Na samym początku chciałbym Was zaprosić na moją grupę na Facebooku o nazwie Prosta Startowa. Link do niej znajduje się w opisie. Witam serdecznie, ja jestem Corentin. Dzisiejszy odcinek na Waszą prośbę będzie poświęcony zespołowi Live. Także jeżeli podoba Wam się moja twórczość, to dajcie o tym znać zostawiając po sobie łapkę w górę i subskrypcję. A teraz zapraszam do oglądania. Historia zespołu Live zaczyna się pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia. Wtedy zabroniono korzystania z silników turbo doładowanych. Z tego powodu były inżynier Ferrari, Franco Rocchi, zaprojektował silnik o nietypowej konfiguracji W12. Był to silnik widlasty, który wyglądał jak dwa połączone silniki V6 napędzające jeden wał korbowy. Silnik W12 był za ciężki, za wysoki i za słaby. Mimo to włoski handlowiec Ernesto Vita odkupił od Rocchiego prawa do silnika W12 i próbował go sprzedać dobrze sytuowanym ekipom. Ta sztuka mu się nie udała, w związku z tym postanowił na rok 1990 wystawić własny zespół. W roku 1990 powstał zespół Live. Nazwa zespołu wzięła się od zangielszczenia nazwiska założyciela. Siedzibą zespołu był zwykły garaż zlokalizowany we włoskiej Modenie. Z powodu braku pieniędzy Ernesto Vita nie inwestował w projektantów i infrastrukturę. Odkupił on stare nadwozie od zespołu First Racing, który próbował wejść do F1. Auto zaprojektował Richard Divila. Zostało ono później zmodyfikowane przez Gianniego Morellego w celu pozytywnego przejścia testów zderzeniowych. Vita kupił jedno auto, gdyż First Racing tylko tyle zdołał wyprodukować. W związku z tym jedynym kierowcą zespołu został debiutujący w F1 Gary Brabham, syn trzykrotnego mistrza świata Formuły 1 Jacka Brabhama. Młody Australijczyk przyciągnął ze sobą sponsorów. Przed startem sezonu auto było testowane. Podczas testów przejechano kilkanaście okrążeń. Bolid o oznaczeniu F190 źle się prowadził. Był najcięższy w stawce i bardzo awaryjny. Silnik W12 był słabszy od pozostałych o około od 150 do 250 koni mechanicznych. Ponadto zespół posiadał tylko jedno nadwozie, dwa silniki i nie miał części zamiennych. Inauguracyjną rundą sezonu było Grand Prix USA. Zespół Live musiał brać udział w prekwalifikacjach, czyli tzw. kwalifikacjach do kwalifikacji. I na tym etapie zakończył weekend, gdyż Gary Brabham stracił do zwycięzcy prekwalifikacji ponad 35 sekund. Co gorsza, po przejechaniu tylko dwóch kółek pomiarowych, silnik w bolidzie Australijczyka przegrzał się. Na konferencji prasowej w Phoenix Gary Brabham ujawnił, że mechanicy, którzy chcieli zmierzyć ciśnienie w oponach, musieli pożyczyć manometr od zespołu Eurobrun. Wyraził również obawy, że przed następną rundą w Brazylii zespół upadnie. By ratować zespół, Brabham starał się pozyskać sponsorów. Ponadto zarówno Australijczyk, jak i Ernesto Vita przeznaczyli na zespół własne pieniądze. Drugą rundą sezonu było Grand Prix Brazylii. W trakcie prekwalifikacji Gary Brabham nie wykręcił czasu, gdyż przejechał tylko 400 metrów. Stało się tak, ponieważ strajkujący wskutek niepłacenia im pieniędzy mechanicy nie wlali do silnika oleju. Po tej rundzie doszło do spięć między Brabhamem a Vitą. Australijczyk zaproponował włoskiemu handlowcowi wymianę silników na V8 firmy JAT. Ernesto Vita odmówił, wskutek czego syn Jacka Brabhama opuścił zespół. Trzecią rundą sezonu było Grand Prix San Marino. Nowym kierowcą zespołu został powracający po 7-letniej przerwie Włoch Bruno Giacomelli. Ernesto Vita zawarł też porozumienie z radzieckim konsorcjum Pilowski IC, a także sprzedał 67% udziałów bogatemu przedsiębiorcy z Werony. Te działania miały umożliwić handlowcowi zakup silników JAT, które były lepsze od silników W12 Live. W trakcie prekwalifikacji w bolidzie Giacomellego zerwał się pasek pompy oleju i pompy wody. Włoch przyznał, że bał się jechać, bowiem z powodu wolnej jazdy może zostać uderzony. Jak się później okazało, obawy kierowcy były słuszne, gdyż do zwycięzcy prekwalifikacji stracił 5 minut i 49 sekund. Na torze Imola Giacomelli osiągnął prędkość maksymalną wynoszącą zaledwie 104 km na godzinę. W trakcie prekwalifikacji do Grand Prix Monaco Bruno Giacomelli po raz pierwszy w sezonie wykręcił bezproblemowo dwa kółka pomiarowe. Nic one nie dały, gdyż Włoch nie uzyskał awansu do kwalifikacji. Tak samo było w Kanadzie. W Meksyku również odpadł w prekwalifikacjach, jednak podczas tego Grand Prix pojawiło się światełko w tunelu. Dyrektor sportowy zespołu ogłosił, że Live kupił od Lotusa silniki V8 JAT,
a projektanci pracują nad rozwojem auta, by dobrze go dopasować. We Francji Giacomelli nie wyjechał na tor, a w Wielkiej Brytanii uzyskał po raz kolejny najgorszy czas prekwalifikacji. Podczas Grand Prix Niemiec dyrektor sportowy zespołu oznajmił, że mechanicy Life nie mieli czasu, by pomiędzy dwoma Grand Prix założyć silnik JAT. Rozważano również wystawienie drugiego auta, jednak zespół nie miał na to pieniędzy. Podczas rundy na Hockenheim, a także na Węgrzech, w Belgii i we Włoszech, Life nadal korzystał ze swoich silników, a Bruno Giacomelli odpadał w prekwalifikacjach. Przed Grand Prix Portugalii w modelu F190 wreszcie założono silnik JAT. Bolid musiał zostać przebudowany, przez to jego waga spadła o 80 kg. Pokrywa silnika została źle dopasowana, przez to odpadła ona chwilę po wyjeździe z boksu. Giacomelli nie wykręcił kółka pomiarowego. Grand Prix Hiszpanii było ostatnią rundą z udziałem zespołu Life. Pokrywa silnika była już dobrze dopasowana, ale mechanicy musieli podnosić auto przez ramiona zawieszenia, gdyż zespół nie wziął podnośnika. Bruno Giacomelli po raz kolejny odpadł w prekwalifikacjach. Z powodu wysokich kosztów podróży Life zrezygnował z występów podczas Grand Prix Japonii i Grand Prix Australii. FIA nałożyła na zespół 200 tysięcy dolarów grzywny. Mimo beznadziejnych wyników Ernesto Vita zapowiedział, że zespół Life weźmie udział w sezonie 1991. Na całe szczęście do tego nie doszło. Niedawno zmarły Adrian Campos próbował w 2010 roku wejść do Formuły 1 z własnym zespołem. Kłopoty finansowe sprawiły jednak, iż zespół został wykupiony i w latach 2010-2012 oficjalnie oglądalczym HRT, które do czołówki traciły nawet 10 sekund na okrążeniu. Ta strata przy wyczynach zespołu Life była jednak niczym. Włoski zespół był obiektem żartów, gdyż był on świetnym przykładem nieprofesjonalizmu, słabości i tragicznych wyników. Większym niż Williams w 2019. Na dziś to wszystko. Udostępnijcie ten film znajomym i piszcie w komentarzach, jakie są Wasze propozycje na następny odcinek. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!